la mia laurea mi sono dedicato all'arte off. Dipingevo, facevo le performance, il mio cuore della grafica. Solo che parlando di inizio degli anni 90 in Polonia, in questo tipo di arte non era assolutamente sovvenzionato in nessun modo. Allora, per parole povere, ero molto povero. Non riuscivo a quasi a campare, non si parlava delle vacanze, eccetera. Allora ho capito che devo trovarmi un'altra fonte di guadagno. Jako artysta miałem jakieś osiągnięcia, nie wiem, byłem z performance na festiwalu w Edynburgu na przykład, to jest ważny festiwal. Tym niemniej po prostu nie miałem za co żyć, mimo że pracowałem w Akademii Sztuk Pięknej jako asystent. Devo aggiungere che nel frattempo avevo già i primi successi, per esempio invitato al Festival di Edinburgh, poi lavoravo anche come assistente all'Accademia delle Belle Arti. Nonostante ciò non avevo abbastanza soldi per campare. Ale proszę nie myśleć, że ponieważ nie miałem pieniędzy, to pomyślałem o animacji. Però non pensate che, siccome non avevo soldi, ci ho pensato all'animazione. Po prostu zacząłem szukać pracy i znalazłem pracę jako scenograf w telewizji. Io mi sono messo a cercare un lavoro un pochino più stabile e l'ho trovato nella televisione polacca come sceneggiatore. Udało mi się wygrać konkurs i byłem scenografem w dosyć ważnym programie kulturalnym w telewizji polskiej. Ho vinto il concorso per infatti questa posizione di sceneggiatore in un programma culturale molto importante in Polonia. Praca scenografa polega na tym, że generalnie siedzi się podczas programu i się pilnuje, żeby scenografia dobrze wyglądała. A ponieważ program był nagrywany i dopiero emitowany po jakimś czasie, więc często duble trwały bardzo długo. Il mio lavoro di sceneggiatore in questo tipo di programmi costa le controllare durante il programma se tutto va bene, se la scenografia comunque regge, non si sposta niente. E considerando che il programma era registrato, non era al vivo, questa spesso e volentieri le registrazioni durano delle ore. W tym programie było okienko na najciekawsze nowości książkowe, książki z najwyższej półki, dwuminutowe, kiedy krytyk opowiadał o właśnie tej książce, która aktualnie wyszła. In questo programma c'era anche una finestra per una. C'è spazio per la racconto di un nuovo libro, un critico letterario raccontava di un titolo interessante di questa settimana, qualcosa di consigliabile. Questo racconto durava due minuti. Trwało to dosyć długo, więc ja właściwie z nudów zacząłem szkicować to, o czym ten krytyk mówi, o tej książce. E considerando quello che vi ho detto prima, allora numerose riprese e registrazioni, allora mi annoiavo a morte, allora in un certo momento iniziavo a disegnare quello che raccontava il critico. E zdarzył się pierwszy cud w moim życiu. Allora là è successo il primo miracolo nella mia vita. Że przechodziła obok szefowa, w ogóle działu programów kulturalnych, notabene żona słynnego aktora Daniela Olbrychskiego, pani Zuzanna Olbrychska. Il miracolo è che questi disegni ha visto per caso andare in capo dei programmi culturali nella televisione polacca e notabene una moglie di un famoso attore Daniel Olbrychski, Zuzanna Olbrychska. I powiedział, o to ładne, pokażmy to, co ma ten krytyk pitolić, tak? Przecież to nie jest radio, to jest telewizja. O, sono belli questi disegni, ma siamo in televisione, mica siamo nella radio, possiamo far vedere anche i disegni, non solo il racconto secco del critico. Podłożono pod tę wypowiedź krytyka ze dwa rysunki, ze trzy i to się spodobało. L'hanno iniziato proprio con due disegni, tre, per un po' volare anche testare la reazione del pubblico e il pubblico l'ha accolto molto bene. I dostałem propozycję, że do następnej książki, to był Piesek przydrożny Czesława Miłosza, zrobisz też ilustrację. Le è stato proposto di fare illustrazioni anche per il prossimo programma, il prossimo racconto. Ponieważ jestem chorobliwy, jestem bardzo ambitny, w związku z tym siedziałem cały tydzień, nic innego nie robiłem, zrobiłem z 60-70 rysunków. Allora, ho preso proprio con ambizione questo progetto e per tutta la settimana si è dedicato solo a questo, facendo tipo 60 disegni per due minuti di tempo. Jak montowaliśmy to, znaczy wkładaliśmy te rysunki pod tę wypowiedź krytyka, nagle zacząłem, że to się rusza. I to było największe w moim życiu olśnienie. Wiem, że to może naiwne, dziecięce, ale
mogę, to już mówię, mogę porównać z tym tylko odczucie, jakie się ma, jak się człowiek pierwszy raz w życiu zakopuje. Questi 60 disegni messi sotto solo due minuti di testo l'hanno fatto un secondo miracolo. Questo racconto è iniziato a muoversi e qua è stata un'illuminazione, cioè una sensazione fantastica, particolare, una che può paragonare solo al primo amore. Jest coś najpiękniejszego na świecie, można wszystkie swoje sny, wszystkie swoje myśli można po prostu narysować. Potem jest projekcja, jest sala na 50 osób, na 100, na 200. Wszyscy siedzą w ciszy i oglądają, są w twojej głowie. To jest w ogóle z niczym nieporównywalne. È una sensazione fantastica che tutti i pensieri, i desideri si possono spostare su un disegno che poi la gente guarda, ti entra nella testa, sente quello che senti tu e lo puoi condividere con un pubblico di 50-100 persone. Oczywiście wtedy nie miałem tej refleksji, po prostu wtedy się zakochałem w tym, że mogę narysować coś, co tylko, co mi się wydawało, że jest nieuchwytne. Al momento la prima illuminazione, il primo colpo per me è stato il fatto che io posso disegnare una cosa che poi inizia a avere la sua vita, si muove, vive. Pamiętam, że ja to pamiętam do dzisiaj, w ciągu jednej chwili rzuciłem wszystko, właściwie dobrze zapowiadającą się karierę malarza, performera. Ja miałem bardzo dobre recenzje w Polsce, miałem duże wystawy indywidualne. Po prostu zacząłem robić to, wszyscy się pukali w głowę, ale zacząłem robić animacje. Wbrew pozorom jeszcze bardziej mi się pogorszyło, no bo jednak jak malowałem obrazy, to mogłem czasami tak gdzieś sprzedać. Ale po prostu już to była jazda bez trzymanki. Po prostu ja zacząłem to robić i właśnie tylko to, kto mnie pokonał. E là praticamente è cambiata la mia vita. Ho lasciato tutto quello che ho fatto finora, non ho più toccato la pittura, anche se iniziavo a essere un pittore conosciuto, anche abbastanza ben accolto, comunque in Polonia avevo delle mostre importanti, i critici erano abbastanza, cioè, parlavano bene delle mie opere. Non ho fatto più niente come performer, mi sono dedicata solo esclusivamente all'animazione. E ovviamente questo decisamente ha peggiorato la mia situazione economica. Żeby się utrzymać, brałem różne prace. Pracowałem na parkingu, pilnowałem samochodów. Też pracowałem w szkole podstawowej. To była najgorsza rzecz, jaka mogła mnie w rzeczy spotkać. I moja dziewczyna nie była tym zachwycona. Allora, per mantenermi, ho iniziato a prendere qualsiasi lavoro che mi capitava. Allora, lavoravo come parcheggiatore, lavoravo come insegnante in scuola elementare. Più brutta e orribile esperienza della mia vita. E ovviamente mia fidanzata non era molto contenta dello sviluppo della mia carriera. Gdzieś mniej więcej po 12 latach zdarzył się drugi cud, no chyba największy cud w mojej karierze, w każdym razie wydarzenie, które zmieniło całkowicie moje życie. Circa dopo 12 anni dall'inizio della questa illuminazione è successo il secondo importante miracolo della mia vita. Dostałem e-mail z adresem Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku i zaproszenie, że chcą zorganizować mi retrospektywę. Mi è arrivata una mail del MoMA di New York con l'invito per una retrospettiva. To był 2005 rok. Nel 2005. Byłem pewien, że to koledzy zrobili jakiś głupi dowcip, ponieważ myśmy sobie robili z kolegami takie dowcipy, że na przykład jak miałem praktyki w drukarni, to podrabialiśmy karty i wysyłaliśmy, że ma wezwanie do wojska, więc tam jechał do jednostki, ktoś okazało, że to dowcip. Więc byłem przekonany, że ktoś mi zrobił taki dowcip. Lui era sicuro che fosse uno scherzo, perché c'erano anche abbastanza abituati tra i loro amici a farsi questi scherzi, per esempio falsificavano, non so, le inviti e le militare che uno poi si presentava alla commissione e scopriva che non era vero, che non era assolutamente chiamato. Allora vabbè, ha cestinato la mail. Więc wyrzuciłem to do spamu. Okej. Wyrzuciłem to do spamu i gdzieś po 3 miesiącach dostałem drugie, czy z zapytaniem już takim chłodnym, czy na pewno dostałem od nich stary e-mail, uklejony ten poprzedni. Però dopo 3 mesi è arrivata la seconda mail con la richiesta, ha ricevuto la nostra mail, ci potrebbe gentilmente rispondere, sei interessato. Więc odpisałem i już nie będę zanudzał Państwa, ale generalnie tak, no, pojechałem do Nowego Jorku w 2005 roku i przyjąłem tę propozycję. Non voglio prolungare, non voglio annoiarmi, insomma, sono andato a New York e ho accettato l'invito. Oczywiście jedno tylko, co mogę powiedzieć złego o mamie, to to, że przez nich właściwie nie mówi po angielsku.
L'unica cosa negativa che può dire l'IMOMA in questa esperienza è che per colpa loro lui non parla inglese. Ponieważ jak dostałem propozycję w 2005, żeby mieć tę retrospektywę w 2007, ja powiedziałem, że ja w takim razie jest świetna okazja nauczyć się angielskiego. Perché quando ho ricevuto l'invito è stato detto che la mostra ci sarà comunque tra 2 anni. Allora mi hanno detto, no va benissimo, così avrò 2 anni per imparare bene l'inglese. Na co oni mi odpowiedzieli, my ci damy tłumacza, wolimy, żeby się psował. No non ti preoccupare, ti daremo un traduttore, tu devi disegnare. Później, no, jeżeli Państwa to będzie interesowało, to powiem, ale później faktycznie moja kariera się o tyle zmieniła, że ja rysuję nadal to, co chcę, natomiast mogę się już z tego utrzymać. No i grazie praticamente questo evento, la mia carriera è cambiata, faccio sempre quello che voglio io, però questa volta riesco anche a mantenermi col mio lavoro. Już byłem za stary, żeby mi to zawróciło w głowie, więc przyjmuję to raczej tak, że to jest konsekwencja trochę wykonywanego zawodu, a przede wszystkim przyjmuję to tak, że jest mi wszystkie te sukcesy, tam retrospektywy, to mi tylko pomagają w tym, że uwiarygodniają mnie i łatwiej jest mi dostać pieniądze na realizowanie moich pomysłów, tylko to. Nel frattempo ero già troppo vecchio per avere, diciamo, la sindrome da successo, allora questi successi che poi sono arrivati alla fine in varie mostre, anche in musei molto importanti, festival, eccetera, fanno ciò che io praticamente riesco adesso a mantenermi e riesco ad essere anche più affidabile per ricevere soldi per i miei prossimi progetti. E oczywiście jest niesamowite to, że jak się jeździ po świecie, to się spotyka tych ludzi, dla których jak się okazuje, że to, co sobie rysuje, że pracownik jest ważne. Una cosa bellissima è il fatto che quando si gira il mondo si incontra delle persone per cui poi si scopre che le cose che fa a casa sono importanti anche per altri, è veramente bellissimo. Non ci sono tanti sposi in piedi, quando qualcuno podchodzi e dice che è tanto ważne, ma la najbardziej zapamiętała chyba 3 lata temu retrospektywę w Muzeum w Istanbule i po projekcji tak było dosyć smutno. I stała taka jedna dziewczyna i się popłakała i powiedziała, że przez te filmy się czuje i naprawdę powiedziała kroplą samotności w oceanie ludzkich zdarzeń. Tre anni fa mi dice che comunque ci sono vari eventi, varie situazioni comunque per lui importanti, però una che ricorda un modo particolare, 3 anni fa a Istanbul, dopo la sua retrospettiva, c'è questo film. La gente rimane in silenzio e in un certo momento si alza una ragazza giovane, piange e dice che dopo quello che ha visto lei si sente una goccia nell'oceano della solitudine. E a questo proposito mi viene in mente che un rapporto molto stretto che ha la tua animazione con un'altra arte è sicuramente quello con la musica. Come diceva Caterina nell'introduzione, hai realizzato molti videoclip, ma così come i tuoi videoclip, nei videoclip l'animazione non è al servizio della musica banalmente, non è un'illustrazione di quello che può essere il brano, lo stesso avviene anche al contrario, quindi la colonna sonora nei tuoi film è più di una colonna sonora. Volevo approfondire questo legame veramente, direi, simbiotico tra la musica, anche con i collaboratori storici con cui collabori da molti anni, e anche chiederti quali generi preferisci. Sicuramente il jazz, chi ha visto i corti in questi giorni sa che c'è molto jazz nei tuoi film, ma non soltanto, insomma, quindi approfondire un po' le tue preferenze in questo campo. Chcę powiedzieć tylko jedno, o dosyć ważną zasadę, że w momencie, jak się zakochałem w animacji, jak w ogóle zwariowałem, to przyjąłem jedną zasadę, jaką myślimy.
taką, że nie będę w ogóle oglądał tego, co robią inni animatorzy. Nie ze względu na lekceważenie czy brak szacunku, tylko wyczułem, że to jest szansa w wieku tam 30 paru lat przeżyć po prostu absolutnie dziewiczą wyprawę, dziewiczą przygodę w życiu, że taka szansa się zdarza raz na minutę. Taką przygodę, jaką miał pewnie koło. Devo prima dirvi una cosa importante che non ho ancora detto, che quando ho deciso di fare animazione ho deciso nello stesso momento di non guardare mai niente di quello che fanno altri animatori, non per mancanza di rispetto assolutamente, ma solo che per me è stata un'occasione veramente unica di vivere qualcosa di particolare, un'avventura completamente mia, nuova e non contaminata in nessun modo. Che si può paragonare forse a un Cristoforo Colombo che va a scoprire l'America. W związku z tym nie znałem żadnych animatorów, nawet polskich mistrzów. Spędziłem się z tym kolegami, jesteśmy na jednym wózku. Nie znałem ich filmów. Natomiast nie miałem żadnych autorytetów, jeżeli chodzi o film animowany. Non conoscevo nessuno, neanche i miei colleghi celebri polacchi, che adesso ovviamente ci conosciamo. E non sapevo niente delle tecniche di animazione. Natomiast wychowywałem się faktycznie moim właśnie takim starszym bratem, można powiedzieć pewnego rodzaju ojczymem, bo taki mój przyjaciel, którego znam 30 lat, wybitny polski muzyk, do którego muzyki zresztą robi ostatni film Tadeusz Nalepa. No invece ho sempre avuto tantissime influenze musicali, una persona molto importante, un mio amico, un mentore, un famoso bluesman polaco, Tadeusz Nalepa. Wychowywałem się, bardzo się przyjaźniłem z muzykiem jazzowym Tomaszem Stanko. Un altro mio amico, un caro amico, Tomasz Stanko, un jazzman polaco di fama internazionale, purtroppo non vive. Natomiast jeżeli, bo już o muzyce, że zamknąć, jeżeli mnie pytasz, jakiej słucham muzyki, robiłem filmy z muzyką Stanki, robię filmy z muzyką Nalepy, a teraz słucham tak naprawdę, miałem przyjemność współpracować z Krzysztofem Pendereckim i mam, chcę zrobić następny film, żeby była napisana do mojego filmu opera współczesna. No, szukam, bo nawet rozmawiałem z panem Pendereckim, ale pan Penderecki ma zobowiązania, ale w każdym razie chcę, żeby to był wybitny kompozytor muzyki współczesnej i chcę to zrobić z muzyką współczesną. To mnie kręci teraz ta muzyka. Tornando alla musica, sì, ovviamente jazz, sì, blues, come Tadeusz Nalepa, però adesso mi sono un po' indirizzato verso la musica classica, moderna, contemporanea. Infatti per il mio nuovo film sto cercando di coinvolgere il compositore della musica moderna, ho parlato per esempio con Pendereckì, vediamo se riusciamo a inserire tra i suoi numerosi impegni. Comunque sì, adesso sono più per la musica classica. Więc z jednej strony moją wrażliwość kształtowała muzyka, a z drugiej bardzo dużo czytałem książek. Jak zacząłem rysować, zacząłem się uczyć animacji, to co tydzień rysowałem nową animację do nowej książki, więc musiałem tę książkę przeczytać i narysować, więc nie zaniedbywałem swojej głowy. Myślę, że głowa jest najważniejsza we wszystkim, a na pewno w filmie, bo technikę można sobie zawsze wyrobić, a więc najważniejsze jest mieć cel głowy i starać się wiedzieć, co się chce powiedzieć. Oltre alla musica, poi che ovviamente è molto importante, ho sempre letto tanto, perché secondo me la cosa più importante è avere qualcosa nella testa, perché la tecnica non è così importante, la tecnica si può imparare, ma la cosa più importante è sapere cosa si vuole trasmettere alle persone. Natomiast świetnie wyczuła, że coś jest nie tak z moimi teledyskami. Però hai fatto notare una cosa importante, che il fatto dei videoclip che poi praticamente diventano loro la colonna sonora per i suoi disegni e non al contrario. Ponieważ nigdy koncerny muzyczne w Polsce nie chciały, żebym robił teledyski, ale artyści, którzy do mnie się zgłaszali, chcieli. Sempre praticamente in tutti i progetti è successo questo, che le case musicali non volevano assolutamente che io facessi qualcosa, invece artisti proprio insistevano che volevano il mio progetto. Koncerny mówiły, że to jest niekomercyjne. Perché per le case di musica era una cosa non commerciale, ovviamente. Natomiast ja dostawałem dużo za to nagród i w związku z tym się bardzo dużo o tym mówiło. Invece, in Polsce. Poi io ricevevo tantissimi premi per i suoi videoclip, allora poi comunque si parlava tanto di questi videoclip, anche la musica alla fine. I oni zobaczyli, że to ci w sumie opłaca. Allora là le case musicali un po' si sono convinte, perché comunque c'era ritorno economico. Ale prawda jest taka, że jak dostawałem zamówienie,
na przykład. Ale to bardzo rzadko, raz wysłuchiwałem danej piosenki, a potem zazwyczaj słuchałem zupełnie innej muzyki z telewizji. Ale cosa curiosa che quando ricevevo un nuovo di nuovo videoclip, di solito ascoltavo solo una volta questa canzone e poi disegnavo con una musica completamente diversa, come il background. Na przykład do filmu, który tutaj był pokazywany, Allegro Manu Troppo, pamiętam, że miałem taki okres i słuchałem wtedy takiej płyty Franka Zappy, Shake Your Booty. Quando disegnavo proprio il mio videoclip a questa canzone, Allegro Manu Troppo, proiettato, e mi ricordo che ascoltavo sempre un disco di Frank Zappa, Let Me Boot. Shake It Boot. Także tak, teledyski trochę traktowałem jako nauka mojego warsztatu animacyjnego. Le per me i videoclip erano proprio come un esercizio per l'animazione. I prawdę powiedziawszy, wydawało mi się banalne rysować muzykę, więc tu masz rację, bo teledysk definicji powinien być taki, że podmiotem jest artysta, a w telewizji jest służebny. Natomiast ja to traktowałem jak film, że ta muzyka była dla mnie ilustracji do tego filmu. Sì, esattamente quello che è praticamente un po' sconvolto anche il rapporto tra un artista che dovrebbe essere un soggetto e una musica che dovrebbe essere un oggetto, questo soggetto invece io proprio l'ho ribaltato. Byłem bezczelny zawsze. E avevo sempre questo tratto un po' rispettoso. Complimenti per il tuo lavoro. Volevo solo chiederti qual era la tua disposizione verso le nuove forme di comunicazione, internet, Spotify, Facebook. Grazie. W szkole filmowej w Łodzi i moi studenci doskonale się orientują w tym wszystkim, w tych wszystkich nowych mediach. Ja insegno adesso, sono professore della scuola di cinema Polonia di Łódź. Ovviamente i miei studenti sono perfettamente informati su tutti questi mezzi. No więc ja mam taki swój malutki świat i po prostu tam funkcjonuję swoje filmy. Nie staram się szukać nowości na siłę. Però io sono rimasta abbastanza ermetica nel mio piccolo mondo e non cerco particolarmente le novità. Facebook traktuje, prawdę powiedziawszy, trochę w ten sposób, że jak są jakieś wydarzenia artystyczne w moim życiu, to wrzucam tam, dzielę się tym, ale nigdy na przykład nie traktuję, że do jakichś prywatnych zwierząt. Per esempio Facebook per me è uno strumento un po' di lavoro, condivido con tutti i nuovi eventi, le cose importanti per me, lavorativamente parlando, mai privatamente. Non so cosa aggiungere. Sono proprio un uomo semplice, posso fare i suoi film. No, sono un uomo semplice, faccio i miei film e basta. Chciałem zaprezentować się, od 12 lat pracuję nad filmem. Adesso vorrei farvi vedere una cosa molto importante. Da 12 anni sto lavorando su un film. Który jest właściwie moim opus magnum, rzeczą najważniejszą w moim życiu. È un lungometraggio che lui lo tratta un po' come opus magnum, una cosa più importante della sua vita. Film będzie puszczany w kinach. Pracuję od 12 lat. Udało mi się namówić najważniejszych aktorów i najważniejszych ludzi kultury z Polski, żeby podłożyli głosy. Sono riuscito a coinvolgere in questo progetto, soprattutto per le scosse delle voci, dei personaggi, i più importanti attori, più importanti persone della scena culturale in Polonia. Tak długo to trwa, że wiele z tych osób już nie żyje. Il lavoro è talmente lungo che qualcuno di queste persone purtroppo è morto. Ale w moim filmie na przykład zgodził się i podłożył głos Andrzej Wajda. Ma
Poi parlando dei cognomi, per esempio, penso che conosciate Andrzej Wajda, è uno dei suoi personaggi. Było ciężko to namówić, ponieważ w moim filmie występuje w roli bohatera kreskówkowego, który nagle się okazuje, że spotykam go w realu i on ma 90 lat, ten bohater kreskówkowy, że on też się starzeje. È stato un po' difficile coinvolgerlo e convincerlo all'inizio perché il film fa parte di un protagonista, un film animato, che poi alla fine si trova nel mondo reale con una novantenne, proprio uno anche invecchiato. Ale potem to tak się spodobało panu Andrzejowi, że chciał przychodzić cały czas do studia i poprawiał z 10 razy swoją rolę. Però poi si è coinvolto talmente tanto che tornava sempre in studio, correggeva ancora il suo ruolo perché voleva creare qualcosa di perfetto. Nie chciał ani grosza za to. Zresztą żaden z aktorów nie wziął ode mnie pieniędzy, to jest dziwne. Najdrożsi aktorzy w Polsce. La cosa più curiosa è che nessuno di loro, cioè di Andrzej Wajda, ma anche altri attori più importanti in Polonia, nessuno ha voluto un centesimo per questo lavoro. Hanno lavorato tutti gratuitamente. Poza tym w moim filmie występuje pani Krystyna Janta, no to jest wybitna polska aktorka, nie wiem czy muszę ją tutaj przedstawić. Un altro cognome Krystyna Janta, un altro attrice di veramente un grande spessore in Polonia, non so se ve la conoscete. Występuje Daniel Olbryski. Daniel Olbryski, un altro attore molto famoso. Mój kolega Zbigniew Rybczyński, to będzie Oscara za Film Tango. Zbigniew Rybczyński, premio Oscar w Film Tango. Tomasz Stańko. Tomasz Stańko, jazzman. No i naprawdę najlepsi polscy aktorzy, których Państwo pewnie tutaj nie znacie, nic nie rozumiem. I tanti altri, ovviamente adesso non mi hanno io, ma tutti cognomi. Natomiast ten film jest o tyle dla mnie właśnie ważny. Wziąłem tych aktorów nie dlatego, bo nie... Jestem prostym chłopakiem z Łodzi. Nigdy nie myślałem o tym, że zrobię karierę. I ci, nie wychowywała tylko matka. I po prostu ci wszyscy wielcy aktorzy, których lubię, to byli dużo starsi ode mnie ludzie, i to byli po prostu aktorzy jeszcze z okresu, kiedy aktorstwo nie było tak jak teraz zawodem, że aktor reklamuje wszystko też proszę, tylko to było rodzaj misji, rodzaj posłannictwa. Ja ich za to kochałem i chciałem ich zostawić w moim filmie. I to się udało w ostatniej chwili ich ponagrywać jeszcze. Ma to cosa importante, questi attori. È una ancora vecchia generazione di attori in Polonia, uno che non lo fa proprio come professione, non vende. Non so, non fa un ruolo e poi va a vendere un detersivo con i pirati, eccetera. Per loro fare attore era ancora una missione. E li amavo proprio per questo, allora il fatto che sono riuscito a coinvolgerli con certe persone, fare in tempo ancora a coinvolgere in questo progetto è stata veramente una cosa molto importante per me. Cieszę się, że udało mi się ich zdobyć. Cieszę się też, że na pewnym etapie w moim filmie zakochał się producent dwóch najsłynniejszych filmów teraz polskich, Idy i Zimnej Wojny. Ida, która zdobyła Oscara, Zimna Wojna wygrała Cannes w zeszłym roku. Bo to jest też wróży temu, że ten film nie przepadnie gdzieś tylko w Polsce, że być może będzie funkcjonował za granicą. Poi questo film si spera anche delle ottime prospettive perché è stato visto e si è innamorato di questo film, è un produttore adesso più importante in Polonia, quello che ha prodotto per esempio il film Ida o Guerra Fredda, quella che ha vinto Oscar e ha vinto Cannes, quello si spera che avrà anche intuito per il mio film che non si perderà in Polonia ma forse sarà visto anche all'estero. I właśnie Państwo tutaj a Bergamo będziemy pokazywać trzeci raz dopiero te zwiastuny, a one są dużo gorzej wyglądają już niż to, co mamy w studio, bo to jest sprzed półtora roku. One były pokazywane tylko w zeszłym roku na festiwalu w Cannes i rok temu na festiwalu w San Francisco. Questo che vedrete adesso, l'anteprima di mio film, è la terza volta che lo faccio vedere. La prima volta era a Cannes, poi San Francisco e adesso torniamo in Europa qua a Bergamo per farvi vedere quello che si spera che vedremo quest'anno. Vi avviso subito che quello che vedrete ovviamente non è una qualità che ci sarà dopo perché non c'era tutta la cosa parte di post-produzione, però da un po'. Senti, con l'ostatnio zdanie, quindi ambizio. Moją też trochę było, ale głupie producenta jest to, żeby ten film był traktowany jak normalny film, który będzie normalnie do kina, a nie, że będzie tylko w działce. Ultima frase, proprio conclusione. È l'ambizione del mio produttore, ovviamente.
ovviamente anche un po' mia, ma soprattutto del produttore, è che questo film sarà visto come un film normale, cioè entrerà in cinema, in festival normali e non sarà chiuso nel nostro cassetto di animazione. Opóźniony pociąg osobowy Morświn do Szczecina. Stacja Wisełka. Stacja Wisełka. Halo, słucham. Przepraszam. Halo.
ti ricorda che ci sarà l'altro incontro con gli autori per un momento.